Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Duchu Świętym ten drugi wieczór naszych rekolekcji rozpoczynamy. Jak trudne to może być? Pytał parę dni temu w programie Good Morning Britain nadawanym na ITV, wiele lat już prowadzący ten program, Piers Morgan. I dodawał: pokolenie wojny żyło tak przez 5 lat. I wiele milionów musiało walczyć o swój kraj, przeprawiać się przez okopy, by stawiać czoła karabinom maszynowym i czołgom. Nas poproszono o zostanie w domu i oglądanie telewizji. Tyle mamy poświęcić dla swojego kraju. I nawet tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy pokoleniem, które nie rozumie słowa nie. Nie wie, jak słuchać poleceń. Nigdy nie musieliśmy zrobić niczego, co choć trochę przypominałoby poświęcenie dla kraju. Gorzkie słowa, ale to była odpowiedź na to, że w weekend masowo, zwłaszcza młodzi Brytyjczycy, wylegli na ulice, plaże, skwery. U nas też tak zgłaszały władze, że ludzie przestali zachować dyscyplinę, a spodziewamy się coraz piękniejszego okresu roku. I słusznie mówi, i ten temat chciałbym, żebyśmy troszkę rozważyli, Piers Morgan o tym, sięgając w czas bitwy o Anglię, w rok 40 i lata następne, a razem w to, że nigdy jeszcze od generacji całej, od tych generacji powojennych, nie zażądano poświęcenia, choć właśnie, jak mówi, to poświęcenie ma polegać na niewychodzeniu i oglądaniu telewizji. To się bierze z tego, w dużej mierze, jak myślę, że my myślimy, i to jest normalne, i o to też ten wątek chciałbym rozważyć, że nasz czas jest zupełnie wyjątkowy, że kiedyś to ludzie musieli albo mieli straszne warunki, ale nas to już nie dotyczy. Mamy zupełnie już inny czas, kiedy informacje to już nie są kilobajty, tylko wiele terabajtów, kiedy miliardy ludzi spotyka się w sieci, coś, co nigdy nie było możliwe, i dobrobyt jednak, nawet w tych krajach nędzy, one wychodzą z nędzy, jest jej mniej, chociaż ciągle jeszcze oczywiście bywa tragicznie, ale w krajach zachodu to dobrobyt również w Polsce od tych 30 lat zaczynamy w nim uczestniczyć. Mamy stąd przekonanie o wyjątkowości naszego czasu. Właśnie naukowcy dowodzą, nigdy tak dużo informacji, nigdy tak szybko, nigdy tak lepiej. Szczerze mówiąc, od paruset lat tak mówią i słusznie, bo ciągle pomnażamy zasoby wiedzy. Sprzedawcy nam mówią, jesteś wyjątkowy, wyjątkowa okazja, wyjątkowo możesz, tak nigdy nie było, a ty teraz możesz sobie na to pozwolić. No i też celebryci schlebiają bardzo nam wszystkim, ciągle słyszę tą frazę, która jest obrzydliwą frazą tak naprawdę, jesteście wspaniali, bo różni jesteśmy, ale to chodzi o to, żeby schlebić publiczności i tymi pochlebstwami uzyskać większą klikalność, sprzedawalność. Taka pod spodem jest atmosfera i taka refleksja. Więc to, co chciałbym, żebyśmy rozważyli, co zasugerował właśnie ów Piers Morgan, to jest myśl ważna i ważne odkrycie, i twórcze odkrycie, że jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń. Na chwilkę przerwę, żeby nie zapomnieć, że dostałem w czasie czatu parę pytań. Dostałem parę pytań też mailowo, takich większych, koncepcyjnych. I zapraszam. I w trakcie tego czatu, chyba rzeczywiście nie będę przerywał narracji już, tylko w środę skupimy się na tych pytaniach, bo już jest koncepcyjnie całkiem sporo do pomyślenia dla mnie. Również można wejść na stronę Dominikanie we Wrocławiu i tam, odszukawszy mnie, można wysłać maila. One do mnie docierają. Ja przez dzień jeszcze dzisiejszy, jutrzejszy będę się rozważał, zastanawiał, grupował te pytania, żebyśmy mogli w ostatni dzień mieć taką właśnie interaktywną, to znaczy na wasze, bracie i siostry, pytania, komentarze, jakoś starać się odpowiedzieć. Wróćmy do tej prostej, ale ważnej myśli. Jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń. Bo to jest realizm chrześcijański i to jest ważne doświadczenie, bo ono nas sytuuje w czasie i przestrzeni i buduje pewną hierarchię problemów, pomaga uczyć się z przeszłości ku przyszłości, nie żeby się na nią zapatrywać, krytycznie patrząc w przyszłość. Jesteśmy przekonani,
i to z moimi młodszymi przyjaciółmi ciągle tego doświadczam, że jesteśmy wyjątkowy czas i wyjątkowym pokoleniem, ale przywilej wczesnego urodzenia sprawia, że mogę wspominać, jak ja jako dwudziestoparolatek, jako student i my wszyscy uważaliśmy, że nasz czas jest wyjątkowy. Chociaż niedawno człowiek na Księżycu wylądował, to było ogromne osiągnięcie. Przecież mamy magnetofony kasetowe, których nikt wcześniej nie miał, kompaktowe stosunkowo. Nagle telewizja stała się kolorowa, to nowa jakość. No i minęło to Orły Górskiego na przykład, epokowa historia w historii polskiego futbolu, wyjątkowy okres. No ale jeżeli spojrzymy z perspektywy lat, no to kolorowej telewizji młodzież dziś nie ogląda, bo ma lepsze formy komunikowania się i informacji. Chyba nie, w ogóle nie wie, co to jest magnetofon kasetowy. No co do tych Orłów Górskiego, to oglądamy te archiwalne filmy, gdzie każda fryzura i krój spodenek mówi o tym, jak to dawno temu było, chociaż nam się wydawało to bardzo nowoczesne i bardzo niezwykłe. Więc musimy się uczyć chrześcijańskiego realizmu, że jesteśmy ogniwem, można dodać, jedynym i bezcennym, ale w łańcuchu pokoleń. To jest ważne, żeby dostrzec i docenić to, gdzie żyjemy i jak żyjemy. Moja generacja miała rzeczywiście stosunkowo niełatwe życie, choć ja osobiście nie narzekam i naprawdę Panu Bogu dziękuję za całe moje życie, ale lata 50., kiedy byłem małym dzieciakiem, to był okres jednak wielkiej biedy powojennej i szynka była maksimum dwa razy do roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc, pomarańcze też po jednej dla dzieciaka i też dwa razy do roku, a potem ten okres beznadziejnej gomułkowszczyzny z ohydnym antysemickim marcem 68, taka quasi korupcja przez Gierka, ogromnej ilości ludzi za byle co, że tak powiem, a cały czas cenzura, no właśnie te esbeki mnie wtedy ganiały to i straszyły, prawda, no. Więc to życie by było ciężkie w PRL-u, które starsi pamiętają, i było trudne, i walczyło się o przetrwanie i o to, żeby właśnie zdobyć podstawowe towary, podstawowe, z których symbolem jest ten papier toaletowy, który rzeczywiście był jakoś luksusem i który bez starań nie dało się go zdobyć. Ale zawsze wiedziałem, kiedy myślałem o tym, że mamy takie trudne czasy, że moi rodzice mieli dużo gorzej. Że ich dzieciństwo upłynęło w cieniu hitleryzmu, okupacji hitlerowskiej, no potwornej, wszyscy o tym wiemy. Zresztą obaj dziadkowie w ramach tej hitlerowskiej Intelligenzaktion zginęli w obozach. I to do mojego taty, dla mojej mamy, utrata ojca w koncentracyjnym obozie, no to musiało być straszne doświadczenie dzieciństwa, a młodość mieli w straszliwym stalinizmie, mieli dużo gorzej. A jak spojrzymy, to pokolenie ich rodziców właśnie było mordowane przez tą okupację. Wcześniej miała wojnę polsko-sowiecką, też straszliwie trudną i walkę w ogóle o powstanie Rzeczypospolitej, a zaraz po pierwszej wojnie też okrutne i też tam wielu Polaków zginęło. Wtedy mamy do czynienia z tą też straszliwą grypą hiszpanką. To była hekatomba całej ludzkości wtedy rzeczywiście. Ale znowu ich rodzice, i tak możemy się cofać, którzy żyli w zaborach, w biedzy, gdy choroby szalały, powstania, brak państwa i tak dalej. To jest ważne zrozumieć, że czas, który idzie, jest czasem trudnym. I zawsze, to nie jest teraz nagle, bo zburzył nam się nasz świat, tylko musimy wbudować. Czas zawsze jest trudny. Są momenty oddechu, pieredyszki, mówiąc po rosyjsku, chwili odpoczynku, ale to wtedy tym bardziej powinniśmy skupiać duchowe siły i zabiegać, żeby minimalizować różnego typu obciążenia, które wcześniej czy później się pojawią. To jest bardzo ważne, żeby dostrzec też, że w tym trudzie czasu możemy przeczytać Bożą informację dla nas, dla mnie konkretnie. Że czas jest pewną specyficzną formą mowy Boga. Boga do mnie, do mojego czasu. I że trudne doświadczenia są wpisane, ale i przez trudne, przez piękne doświadczenia mogę przeczytać Boży komunikat do mnie. To
żeby do mnie, który przede wszystkim mówi, masz pewne powołanie. Każdy z nas ma powołanie. Masz powołanie i powinieneś odpowiedzieć na powołanie. To znaczy przyjąć odpowiedzialność za swoje życie, swoje czasy, swoje otoczenie. To jest trudne właśnie. Chcemy od tego uciec często, ale chrześcijański realizm mówi, nie uciekniemy. Lepiej jest wobec tego przyjąć to powołanie. To jest, że tak nazwałem to sobie kiedyś, to odczytywanie czasu, a też przestrzeni, że urodziłem się jako Polak, Polka, że inni się rodzą Amerykanami, a inni się rodzą w innych częściach świata i w innym czasie, że jednak przez czasoprzestrzeń przemawia do nas Pan Bóg, że coś takiego jak teologia czasoprzestrzeni to jest teologia dla każdego z nas. Uczył mnie tego, jak wielu rzeczy uczył mnie Jan Paweł II, który odróżniał i w wielu miejscach pisał i mówił o powierzchni faktów. I to są wydarzenia społeczno-polityczne, te wszystkie fakty, jakie znamy, różnego typu, ale jest też głębia faktu, którą odczytujemy w Duchu Świętym. Właśnie on, tak zacytuję jeden fragmencik z Dominum et Vivificantem, kiedy pisał o roku 2000, to mówi, wypada nam uniknąć nie tylko wymiar historyczny, że to 2000 tego jubileuszu, nie tylko zatrzymać się na powierzchni faktu. Trzeba przez chrystologiczną treść tego faktu, narodzenie Chrystusa, sięgnąć po wymiar pneumatologiczny. Chrześcijanie stara się w Duchu Świętym odczytać swoją teologię czasoprzestrzeni, swojego czasu i swojej przestrzeni. Znowu parę razy powołam się na Jana Pawła, bo myślę, że on to w wyjątkowy sposób pokazywał, a też Polacy łatwiej to zrozumieją. U nas ta świadomość ciągłości historycznej jest trochę większa niż w krajach, które już od wielu pokoleń żyją stabilnie i syto. Pisał Jan Paweł, urodziłem się w roku 1920, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą. Jeszcze nic nie rozumiał, jeszcze był niemowlęciem. Miał parę miesięcy, kiedy doszło do cudu nad Wisłą, ale mówi, to jest dług. Ci ludzie walczyli, żebym ja jako dzieciak miał ładne dzieciństwo, miłe dzieciństwo w Wadowicach. Dużo bardziej potem napisze o swoim kapłaństwie, bo ono dojrzewało w czasie okupacji. Moje kapłaństwo na tym pierwszym etapie wpisywało się w jakąś olbrzymią ofiarę ludzi mojego pokolenia, mężczyzn i kobiet. Mnie te najcięższe doświadczenia zostały przez opatrzność oszczędzone. Ale dlatego mam tym większe poczucie długu w stosunku do tylu znanych mi ludzi, a także jeszcze liczniejszych, owych bezimiennych, bez różnicy narodowości i języka, którzy swoją ofiarą na wielkim ołtarzu dziejów przyczynili się w jakiś sposób do mojego powołania kapłańskiego. To właściwie jest niesłychanie trudny obraz, że te miliony mordowanych w ogromnej mierze Żydów, ale też właśnie na frontach wojny i w innych obozach. Ogromne miliony ludzi, którzy zginęli w II wojny światowej i złożyli swoją ofiarę na ołtarzu dziejów, że przyczynili się w jakiś sposób i wyrzeźbili, wyżłobili, ukształtowali w jakiś sposób jego powołanie kapłańskie. I dlatego, to już ostatni cytat z Jana Pawła, potem już jako papież, kiedy przyjechał do Polski pierwszy raz, w Auschwitz mówił, i też czytając tą właśnie teologicznie czasoprzestrzeń zadaną mu przez Boga. Czy ktoś na świecie może się dziwić, mówił w Auschwitz, że papież, który tu na tej ziemi urodził się i wychował, papież, który przyszedł na stolicę Piotrową z archidiecezji, na terenie której znajduje się obóz oświęcimski, że ten papież pierwszą encyklikę zatytułowaną zaczął od słów Redemptor Hominis. Poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka, zagrożeniom człowieka, prawom człowieka wreszcie. Niezbywalnym prawom, które tak łatwo mogą być podeptane i unicestwione przez człowieka. Wystarczy ubrać go w mundur i uzbroić w aparat przemocy. To jest to czytanie teologiczne, że jestem postawiony przez Boga. To nie przypadek. W tym miejscu i w tym czasie. I przyjmuję odpowiedzialność w jakiś sposób za mój czas. Chrześcijanin patrzy na czas i przestrzeń jako obszary zadane mu przez Boga, jako przestrzeń wypełniania swojego powołania.
I teraz też mamy pewną powierzchnię faktów, to jest to zjawisko pandemii, te okrutne statystyki, te obostrzenia administracyjne, które wszystkich dotykają, ta powszechna na całym Zachodzie w tym momencie, a też w innych krajach się rozszerza, quasi kwarantanna, stres, który z nim jest związany. A zarazem właśnie patrząc, czytając w Duchu Świętym, trzeba powiedzieć, to jest czas chrześcijańskiego świadectwa. To jest czas próby, czas weryfikacji. To nie jest czas na użalanie się, jak nam ciężko i jak wyjątkowe to jest, ale też na przykład poczucie długu wobec tych milionów ludzi, którzy teraz pracują wręcz nadludzkim wysiłkiem, którzy teraz ryzykują życiem, bo pracują z chorymi, grozi im zarażenie i też i są zarażani. To ich odwaga, ich wysiłek, ich trud jest zobowiązaniem dla nas siedzących na krzesłach, w fotelach, przed telewizorami, żebyśmy sensownie, twórczo, po Bożemu ten czas przeżyli. Ten czas jest pewną szansą i zadaniem. To są właśnie dwa podejścia do ludzkiego życia. O tym też Jan Paweł Centesimus Annus trochę napisze, ale w różnych miejscach. Można myśleć o swoim życiu jako o sumie przeżyć, sumie doznań. I staramy się pomnażać przeżycia dobre, minimalizować złe, kolekcjonować ciekawe, nowe, interesujące, a te nudne, a tym bardziej złe, minimalizować, jeśli się da, wręcz wymazywać. Żyć jako suma doznań. Ale też, pisze Paweł, chrześcijanin przeżywa swoje życie jako zadanie. To jest właśnie powołanie. Zadanie, które należy wypełnić. I tak musimy spojrzeć, jak teraz ja, jako ojciec, matka, syn, córka, jako pracownik naukowy, jako pracownik w sklepie, stacji benzynowej i tak dalej, gdziekolwiek jestem, to zastanawiam się, jak mam odpowiedzieć na te wyzwania czasu jako chrześcijanin. I to jest właśnie pewna szansa. Czas jest tutaj szansą i zadaniem i musimy w ten czas przeczytać i starać się go zrozumieć. Wielką bronią i ważną bronią, orężem chrześcijańskim jest, to zresztą Thomas Merton używa tej formuły, zdrowy rozsądek oświecony wiarą. Wiara rozświetla horyzont, pokazuje w przestrzeni wiary, nadziei i miłości szerzej całą naszą rzeczywistość, a zdrowy rozsądek pomaga nam oceniać rzeczywistość, postępować roztropnie. Właśnie więc ważną jest rzeczą dzisiaj, byśmy nauczyli się postępować w sposób rozsądny. A rozsądny to znaczy nie lekceważąc zagrożeń, a z drugiej strony nie wpadając w panikę czy histerię. Nie lekceważmy zagrożeń. Minister Szumowski powiedział niedawno, kto się nie boi, jest głupi. Ma rację. Mamy prawo się bać, powinniśmy się bać. Brak lęku świadczy o braku wyobraźni. Tylko musimy bać się racjonalnie. To prosty przykład, jeśli ktoś przykłada mi pistolet do głowy, nabity, to oczywiście znaczy filmowy przykład, ale rzeczywiście, jeśli grozi mi utrata życia, to mam prawo się bardzo bać, bo życie jest wielką wartością i mam głęboki instynkt, który pragnie, żebym przetrwał. A jeśli z takim samym lękiem reaguję na widok myszki, która tam gdzieś wybiegła z kątka, no to oczywiście jest reakcja histeryczna i przesadna. Chrześcijanin musi adekwatnie reagować na bodźce. A więc nie wolno lekceważyć tych zagrożeń. Tak czytałem, jak w końcu lutego, jeszcze wtedy w Italii było około 600 wypadków w całych Włoszech. Burmistrz Mediolanu tak z taką buńczucznie oświadczył, że Mediolan się nie zatrzyma. Mediolan jest dzielny i witalny. Młodzież masowo wyległa na ulicę. No i wiemy, co się dzieje. Nie wolno lekceważyć i trzeba słuchać władz cywilnych, nie buntować się, które muszą w legalny sposób postępować. Nie mogą tylko tak zakazywać, bo to są raczej apele. Muszą mieć formalne podstawy, żeby zakazywać, ale wtedy trzeba, należy ich słuchać. Wręcz Francesco Vitoria, jeden z autorów doktryny praw człowieka, dominikanin z XVI wieku, który założył szkołę w Salamance z początku XVI wieku, uczył, i to jest zgodne z nauką społeczną Kościoła, że w sprawach tyczących dobra wspólnego, a to tyczy, sprawy pandemii tego dotyczą, należy bardziej słuchać władz świeckich niż władz kościelnych. Celem władz kościelnych jest zbawienie,
I na tym się mamy znać i tu tego pilnować. A dobro wspólne jest w gestii, o to się mają troszczyć przede wszystkim władze cywilne, legalnie wybrane, które uczciwie troszczą się o dobro wspólne. Ale wtedy nie wolno nam lekceważyć tych wszystkich zaleceń. Natomiast właśnie nie można też wpadać w histerię. Przeczytałem teraz, jak jedna pani, znana publicystka, napisała właśnie, i to jeszcze w marcu, że syna nie puści na maturę, nie będę go skazywała na śmierć. Jeszcze nie wiadomo, co będzie z maturami, jeszcze pewnie się je odwoła czy przełoży, a już oficjalnie jest i tak pod tym tytułem w tych portalach się pojawiło, nie będę syna skazywała na śmierć. To raczej wznieca panikę i histerię. To nie jest adekwatna odpowiedź do tych zagrożeń. To nie jest coś, co właśnie publicyści powinni w taki sposób, myślę, komentować rzeczywistość. Natomiast my, chrześcijanie, i to tego widzę i słyszę o tym trochę, w czasach trudnych, w czasach, gdzie jest lęk, w czasach, gdy ten lęk jest powszechny, łatwo sięgamy po różne przepowiednie, po różne objawienia prywatne, powielamy je. Internet huczy od tego typu rzeczy i jest to dowód właśnie słabości naszego chrześcijaństwa. Jak ono potrzebuje jakichś naiwnych, prostackich, niekatolickich podpórek. To właśnie pod spodem podszyte jest bezbożnością. To jest niedowiarstwo, które maskujemy właśnie powtarzaniem jakichś przepowiedni i tak dalej. To jest coś, co jest związane z magią i zabobonem i wyrzućmy to wszystko. To nie ten czas i nie teraz. Nie przepowiednie, nie prywatne objawienia i też nie jakieś interpretacje naiwne, prostackie i prymitywne, że kara za grzechy i tak dalej. To jest takie myślenie o karze za grzechy, jako właśnie, że to Pan Bóg zsyła. Pan Bóg dopuszcza zło, szanując wolność i po grzechu pierworodnym, ale nigdy nie zsyła zła. To jest taki, to się nazywa hydrauliczny model chrześcijaństwa, że Pan Bóg ma takie zawory, rury i odkręca. Tym przykręcę teraz dobrobyt, bo mi się nie podobają, a tu tam źle żyją, to otworzę zawór z wirusem i im wyleję. I zresztą fatalna teologia, właśnie hydrauliczna, co zupełnie bez sensu właśnie. Ale takie są czasy, że żądają nagłówków sensacyjnych, szybkich efektów, niezwykłości. Właśnie nasza wiara jest szansa, o czym za chwilę, jest szansa, by się w tym czasie pogłębiła, oczyściła, a nie żebyśmy właśnie ulegali tabloidyzacji wiary. Tabloidów, które muszą mieć barwną fotografię, sugestywną, często fotomontaż, z brutalnie prymitywnym tytułem, ale żeby każdy zajrzał, żeby każdy kliknął, każdy kupił taką tabloid. Tabloidy katolickie to jest coś bardzo niebezpiecznego, to jest wielkie spłycenie. To też jest trochę właśnie, myślę, i jeszcze do tego wątku nawiążę z wczoraj, przejaw syndromu tłustego kocura. Kocurowi nie chce się zejść. Siedzi na tym przypiecku, jest mu dosyć leniwo, syto i ciepło i nie ruszając się może wymyślać właśnie jakieś dziwaczne, płytkie, nieteologiczne interpretacje naszej rzeczywistości. A tymczasem trzeba wyruszyć. Ten moment jest, nawet jeśli siedzimy w mieszkaniu, jest czasem wyruszenia w drogę. I w chrześcijańską drogę, owszem, to lubię z Popera i nawet w jakimś podtytule jednej książki dałem, ruszamy w nieznane, niepewne i niebezpieczne. Ale taka jest kondycja ludzka po grzechu pierworodnym. Jesteśmy jednym z ogniw w długim łańcuchu pokoleń. I każde pokolenie rusza w różny sposób i w różne mając wyzwania, w to, co nieznane, niepewne i często rzeczywiście niebezpieczne. Co możemy robić, właśnie wyruszając w tą drogę, nie ruszając się z miejsca, ale czytając miejsce i czas teologicznie? Po pierwsze, przyjąć tą rzeczywistość jako zadanie, jako wyzwanie. Nowicjacie uczą nas zawsze na początku, kiedy człowiek z taką młodzieńczą gorliwością przychodzi i chciałby strasznie dużo się modlić, strasznie dużo czuwań, różnych postów i praktyk ascetycznych. Mówią zawsze mistrzowie nowicjatu spokojnie, podstawą ascezy, najważniejszym elementem ascezy jest przyjęcie trudu tej konkretnej rzeczywistości, w której jesteś. To brzmi trochę miałko, ale jest bardzo ważne. Właśnie przyjąć tę rzeczywistość, w której jesteśmy. I co
możemy zrobić? Po pierwsze, jest szansa na pogłębienie życia modlitwy. Ciągle mówiliśmy, że w pośpiechu się modlimy, że brakuje nam czasu na modlitwę. Mamy teraz czas na modlitwę i dalej często się nie modlimy. To wiem, znam to, bo problem jest głównie we mnie, a nie w otoczeniu. I jak nie umiałem czasu na modlitwę w pośpiechu znaleźć, to i jak mam czas, to gdzieś mi ten czas łatwo przecieka. No to trzeba podjąć dyscyplinę czasową, żeby właśnie pogłębić życie modlitwy. Nie mniej ważne, bardzo ważne, właśnie nie mieliśmy czasu na studium, na pogłębianie naszej wiary katolickiej. No bardzo często, jak się porozmawia z ludźmi, którzy są głęboko zaangażowani i do kościoła chodzą, regularnie się spowiadają, ale nie bardzo wiedzą, w co my wierzymy. To jest szansa, żeby poczytać dobrych teologów, właśnie poczytać katechizm Kościoła katolickiego. To jest wielka lektura i bardzo inspirująca. Grube to taki duży buch, tłusty, ale można po kawałku oczywiście, pół rozdzielika po pół rozdzielika. Jak bardziej kondensowane, to można zajrzeć do, przekroczyć próg nadziei. To tam Vittorio Messori pyta Jana Pawła o 50 różnych spraw, 50 różnych tematów, o Sobór Watykański, o relacje z buddyzmem, z religiami monoteistycznymi, o grzech pierworodny, bardzo różne tematy. I Jan Paweł na trzech stroniczkach na każdy temat odpowiada, takim kondensatem. Ale dużo wiemy, można czytać właściwie wszystko, co napisał kardynał Ratzinger, Benedykt XVI, to wielki umysł XX wieku, teologiczny, największy myślę, chociaż oczywiście jest paru innych, ale no, mnóstwo, ale dobrą teologię, nie prywatne objawienie, nie sensacja, pogłębienie, w co my wierzymy, jaka jest nasza wiara. No niezwykle ważne jest stosunek do bliskich, prawda? Teraz nagle jesteśmy razem, ale ważne jest, żeby być razem, a nie obok. Uszanować też swoją prywatność, ta też jest potrzebna, ale to bycie razem ma być twórcze i musimy zrozumieć, że to jest trud czasami bycia razem. Też słyszę od ludzi, bo staram się rozmawiać, mieć dużo kontaktów, chociaż wiele z nich wirtualnych, że czują nagle, że mówią, że ja jestem jakby gorszym ojcem czy matką, że ja się też z siostrą, bratem dużo więcej kłócę, dużo łatwiej wybucham i że jestem gorszy teraz niż byłem. I ja jestem pewien i mówię, nie jesteś gorszy, nie jesteś gorsza, tylko teraz na tej przestrzeni łatwiej to wychodzi. Dotąd łatwo było zmienić otoczenie. Kiedy tylko pojawiało się napięcie psychiczne, jakiś problem, konflikt, można było zmienić, można było odsunąć, można było rozcieńczyć, a teraz coś zamknięte w tej przestrzeni i to jest też szansa, bo się lepiej poznajemy, bo się teraz możemy uczyć przebaczać, przekraczać, jednać. To ta złość i konflikty właśnie to nie objawienie gorszej naszej twarzy, tylko prawdziwszej, dotąd często ukrywanej, ale dobrze, że ją widzimy. To jest tak, że Pan Bóg nam pozwala odsłonić prawdę o nas, którą już możemy przyjąć i możemy ją przekroczyć. To jest szansa. To jest bardzo twórcze, żebyśmy nasze relacje stały się czystsze, głębsze, bardziej twórcze. Docenimy wspólny stół, który jest miejscem spotkania międzypokoleniowego, wspólnego, żeby właśnie bez pośpiechu, teraz to możemy zrobić, to też jest wielka chrześcijańska tradycja, agape, uczta miłości, związana z Eucharystią, ale wspólny stół zawsze, właśnie i wielkanocny, i wigilijny, ma budować coś głębszego. Teraz możemy to doświadczenie codzienne. Można pewnie sobie wymyślić coś takiego jak wspólne kino i tylko takie, żeby sobie wybrać sensowny film, właśnie dzieci rodzicom, rodzice dzieciom. Ja się tego bałem, ale właśnie moim młodszym przyjaciołom puszczałem Kabaret z Lizą Minnelli i z Joelem Grayem sprzed 40 z górą lat, czy Barwy ochronne i znakomicie to odbierały. A właśnie jest dzielenie się doświadczeniami, wchodzenie w wzajemne światy, większa empatia, lepsze zrozumienie. No można, może na kanwie lektury, bo to bywa trudne inaczej, ale na przykład też można i powinno się mieć rozmowy o wierze. Teraz ta wiara przeżywa pewną próbę, pewne nowe wyzwania. Jesteśmy też jakoś tam i nie ma co się tego wstydzić, trochę pogubieni i niepewni. To jest też element ludzkiego doświadczenia, ale właśnie spójrzmy okiem wiary i dzielmy się nią. To jest jednak strasznie smutne, że my najczęściej wstydzimy się mówić o wierze ze swoimi. Chodzimy do kościoła, chodzimy do spowiedzi, ale żeby rozmawiać. Teraz na przykład rodzice, zwłaszcza mniejszych dzieci, muszą wziąć sporą odpowiedzialność za katechezę.
to dla tych dzieci, które też ten świat się zmienił, nie ma lekcji religii, nie ma pójścia do kościoła, to my mamy ich uczyć wiary, to my mamy pokazywać wiarę, włączać je w życie kościoła. Więc to też jest trudne wyzwanie, powiem, ale ważne. No i jednak jakieś pomyślenie na zewnątrz. Wychodzimy do bliskich, ale porządek miłości, Ordo Caritatis mówi coraz szerzej, coraz więcej mamy wychodzić właśnie. I to jest czas właśnie aktywności, dynamizmu. Mamy właśnie online mnóstwo możliwości poświęcenia swojego czasu, swoich talentów, umiejętności. Na przykład wiem, że niektórzy moi młodsi przyjaciele, przyjaciółki udzielają korepetycji bezpłatnie w tym czasie. Na przykład online, to jest jakaś forma, jest ich mnóstwo. Robimy zakupy dla kogoś potrzebującego, no ale można by dołożyć kwiatka, kiedy już się robi tak ślicznie, albo liścik i dbajmy o jakość dobra, które budujemy, prawda? I to ma być czas świadectwa, czas wyzwania, świat pewnego dynamizmu. Świat, o którym też Jan Paweł, to jego termin z roku 2002, że kiedy apelował w Polsce o wyobraźnię miłosierdzia. No to dzisiaj wyjątkowo jest to czas, który wzywa, przyzywa naszą, moją wyobraźnię miłosierdzia. Coś nowego, twórczego, własnego wymyślić, żeby lepiej pomóc, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tym osamotnionym, bo to jest oczywiście trudny czas po prostu. Więc, ale możliwości jest mnóstwo. I my mamy ten czas przeżyć jako twórcze zadanie, bo jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń. I chrześcijańska odpowiedź od 2000 lat, kiedy pojawia się czas wyzwania, kiedy pojawia się czas trudny, była właśnie dynamiczna, była twórcza. Nie zamykamy się w skorupach, nie chowamy się, nie atomizujemy, ale patrzymy, zwłaszcza pamiętamy, gdzie są ci najbardziej potrzebujący. Tych poszukujemy. To jest czas na bezinteresowność, na ofiarność, na wyobraźnię miłosierdzia. I to są duże słowa, ale musimy je konkretyzować, że to słowo ciałem się stało w naszej rzeczywistości. Ale nie boimy się też do tych dużych słów, bo rzeczywiście musimy się uczyć bezinteresowności, ofiarności, wyobraźni miłosierdzia, bo takie jest życie chrześcijańskie od 2000 lat. Ono jest trudne, ale pełne realizmu, prawdziwe. Jest intensywne, ma być intensywne, no ale na pewno też trzeba powiedzieć, jest piękne. Więc skończmy może słuchając zwięzłych rad Matki Teresy. Życie jest szansą. Skorzystaj z niej. Życie jest marzeniem. Zrealizuj je. Życie jest wyzwaniem, więc sprostaj mu. Życie jest obowiązkiem. Wypełnij go. Życie jest walką. Pogódź się z tym. Życie jest tragedią, więc staw jej czoła. Życie jest obietnicą. Wypełnij ją. Życie jest przygodą. Nie bój się jej. Życie jest bezcenne. Nie niszcz go. Życie to życie, więc o nie walcz.